Telewizja Republika, Michał Orzechowski w studio, Komitet World Solidarity. Witaj. No i sprawa mundialu w Rosji. Rozmawialiśmy w Telewizji Republika w czasie, kiedy Borys Niemcow przyjechał do Polski i mówił o tym, że należy politycznie zbojkotować Igrzyska Olimpijskie w Soczi, bo wykorzystane zostaną przez Władimira Putina. W trakcie Igrzysk w Soczi rozpoczęły się pierwsze działania, które później przeistoczyły się w to, co dziś zwane jest wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wcześniej, w 2008 roku, w trakcie, kiedy w Chinach trwały Igrzyska Olimpijskie, Rosja Władimira Putina zaatakowała Gruzję. W obu tych sprawach Michał Orzechowski zabierał głos. Jak widać z wypowiedzi Jana Tomaszewskiego, dziś polityka Platformy Obywatelskiej, również i tym razem Jan Tomaszewski jest w tej sprawie przeciwny. Jan Tomaszewski, poseł Platformy Obywatelskiej, w rozmowie z redaktorem Tomaszem Walczakiem z Super Ekspresu o ewentualnym odebraniu Rosji organizacji piłkarskich mistrzostw świata, zdaje się odwoływać bezpośrednio do Michała Orzechowskiego. To jest niemożliwe. Poza tym zawsze znajdzie się jakiś oszołom, który powie, żeby odebrać Chińczykom olimpiadę, bo Tybet albo Rosji, bo coś. Co jedno ma z drugim wspólnego? Po pierwsze, impreza jest dopiero za 3,5 roku. Po drugie, czy nikt tego nie widział, kiedy przyznawali Rosji mistrzostwa świata? To są chyba pytania do Michała Orzechowskiego. No to jest piękny ciąg takich bardzo istotnych informacji, które dziękuję panu redaktorowi za przypomnienie. Po pierwsze, w momencie, kiedy my żeśmy rozpoczęli jako Komitet World Solidarity apel o debatę wokół olimpiady w Pekinie, to było w 2006 roku, pierwszy raz już 2 lata przed olimpiadą, czyli też nie można powiedzieć, że za późno. Tygodnik Gazeta Polska opublikowała mój apel jako chyba pierwsze medium. My żeśmy wychodzili po prostu z prostego założenia, że istnieje coś takiego jak idea olimpizmu, wartości olimpijskie, i one są skodyfikowane między innymi też są dostępne na stronach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bo czemu to jest ważne? To jest idea olimpizmu, idea praw człowieka, wolności, pokoju. I tam było wyraźnie napisane, że organizator może mieć przywilej, zaszczyt goszczenia olimpiady, bo to nie chodzi o jakieś tam zawody sportowe Orange, JNS prywatne czy półprywatne, tylko to jest olimpiada, a tu mamy na myśli Mistrzostwa Świata. Też nie jakieś rozrywki klubowe. To jest taki żart a propos pana Tomaszewskiego, który ma też rozgrywki klubowe i cały czas zmienia kluby, ale to jest po pierwsze coś, co ma jakby wartość ponadczasową, i to są takie wartości naprawdę ogólnoludzkie. A po drugie, to jest moment, kiedy to nie są klubowe rozgrywki, tylko to jest logo z nazwą Polska, polska flaga, orzeł. I tam my jako obywatele mamy prawo mieć opinię. No, żeśmy nie startowali z hasłem pod tytułem słuchajcie, tu moralne rozterki, tylko powiedzieliśmy, jest karta olimpijska, wartości olimpijskie i sytuacja konkretna w Pekinie. I to nie było tak, że Pekin dostał olimpiadę gratis, tylko były zastrzeżenia na początku, miała być komisja, która miała rozpatrzeć. Wiadomo, że chodziło o pieniądze, ale była taka komisja i potem to gdzieś się rozpłynęło. I to, co właśnie, bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu, tu cały czas chodziło nam o bojkot polityczny. I to jest strasznie ważne. Bo my nie byliśmy za tym, żeby niszczyć sportowcom. Na czym polega w takim razie różnica? Bo punkt widzenia Jana Tomaszewskiego, Jan Tomaszewski mówił dokładnie tak samo przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, że życie sportowca, a życie polityka to dwie inne rzeczy, i stawiał znak równości pomiędzy bojkotem sportowym a bojkotem politycznym. Czym jedno ma różnić się od drugiego? Czym różnić się ma bojkot sportowy od bojkotu politycznego? Na razie pozostańmy przy Igrzyskach Olimpijskich, bo jest jeszcze trochę inaczej z imprezą Mistrzostwa Świata, bo to jednak nie jest idea olimpijska, to jednak nie jest ruch olimpijski w wypadku piłkarskich Mistrzostw Świata. Nie, chociaż warto zajrzeć na stronę FIFA, czyli głównego organizatora Międzynarodowej Federacji, gdzie na stronie oficjalnej FIFA jest rozdział Nasza Misja, gdzie między innymi mówi się o wartościach humanitarnych, o dbaniu o społeczeństwo, środowisko naturalne, odpowiedzialność wobec społeczności, poprawa jakości życia, zredukowanie negatywnych aktywności,
promocja pozytywnych wartości, wolność od dyskryminacji, inspirowanie wielkiej świadomości, czyli to też jest instytucja, która chce się, próbuje się odwoływać do jakichś wartości, a nie mówi tylko, słuchajcie, jest kasa, są pieniądze, w ogóle odczepcie się od tego. No i jest jakby, to jest odwołanie do tego właśnie, no, że jak taka instytucja może dać państwu, które nie dość, że toczy wojnę, to jeszcze ma dzisiaj jeszcze z drugiej strony od samego FIFA, przypomnijmy, to dobrze, zarzuty o rasizm. Michał Orzechowski, tak, śledzący sprawy tego świata bardzo dokładnie, wie, że FIFA być może jedno pisze na swojej stronie internetowej, a jednocześnie, kiedy wpiszemy w przeglądarkę Google FIFA Corruption, okaże się, że gigantyczne sprawy korupcyjne z wszystkich kolejnych wielkich imprez organizowanych przez tą organizację pojawiają się w światowych mediach i w niczym nie zmienia to faktu, że szefem FIFA jest ciągle ten, który jest, i nic w niczym nie zmienia to faktu, że FIFA kieruje ciągle największym biznesem sportowym na świecie, bo piłka nożna dziś jest największym sportowym biznesem na świecie i ze względu na prawa telewizyjne, i ze względu na wartości kontraktów i wartości klubów piłkarskich oraz reprezentacji, które biorą udział w tych imprezach. Po kolei, przepraszam, ale bo to jest tyle wątków, że trzeba od razu to posegregować. Rozdział, wcześniej co było pytanie pana redaktora, rozdzielenie bojkotu politycznego od sportowego. Sportowcy, bojkot polityczny polega na tym, że my jako obywatele stwierdzamy, że nasze państwo nie chce brać udziału w olimpiadzie organizowanej przez Adolfa Hitlera, czy Stalina, czy Putina, i nie ma przymusu. I wtedy sportowcy, ja też byłem sportowcem, ja rozumiem sportowców, jadą, mogą pojechać, jako ludzie pod flagą olimpijską. Tą zasadę stosowało przez kilkadziesiąt lat Chińska Republika Ludowa, która bojkotowała konsekwentnie od 1956 roku do 1980 roku właśnie olimpiadę. I to nie było nic nadzwyczajnego, bo ona po prostu jej się nie podobało, że Republika Chin, Tajwan też bierze udział. Także to nie jest nic nadzwyczajnego. Także my nie nawołujemy, żeby sportowca łamać karierę. Sportowcy, jeżeli występują, czy na olimpiadzie, czy na Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy, tych takich, gdzie państwo, Polska bierze udział, korzystają z publicznych pieniędzy i z tego przywileju, że występują pod naszą polską flagą i orzełkiem. I my jako obywatele mamy prawo zadecydować, czy faktycznie to, co pan redaktor powiedział, takie dziwne, półautonomiczne ciała, trochę niezależne, trochę autonomiczne, jak FIFA, jak Komitet Olimpijski, mają prawo i przywilej korzystać, Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Olimpijski, Komitet Olimpijski, mają prawo i przywilej korzystać z polskiej flagi, z polskiego orzełka, z nazwy Polska, bo to są dobra rzadkie delegowane przez nas jako wspólnotę obywateli. I w tym momencie my, obywatele, mamy prawo decydować, bo jeszcze raz powtarzam, gdyby to była prywatna impreza pana Jana Tomaszewskiego z kolegami, którzy sobie kopią na podwórku piłkę, ale robią inne rzeczy, to jest ich rzecz, póki nie łamią prawa. A tu jest debata publiczna, w której mamy jako obywatele prawo brać udział i zadawać pewne pytania dotyczące nas jako kraju, naszej jakiejś wspólnoty. A teraz jeszcze pytanie jest odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czy to jest tak, no dobra, się wydarzy? Czy były konsekwencje tego, że olimpiada była w 1936 roku w III Rzeszy? To jest jedna rzecz. Czy była konsekwencja tego, że w Pekinie 8 sierpnia 2008 roku rozpoczęła się olimpiada dokładnie w tym samym dniu, kiedy Rosja najechała Gruzję, czyli ktoś wykorzystał te daty? Są konsekwencje działań, więc jeżeli my będziemy firmować i popierać tego typu imprezy, które będą się rozgrywały międzynarodowe, o statusie już tym takim najwyższym w krajach autorytarnych, totalitarnych, i będziemy je firmować, to znaczy, że my popieramy de facto to, co robią te kraje. Ale kiedy słucha się wypowiedzi znowu sportowców i polityków, Jan Tomaszewski jest w takiej sytuacji, że jest i byłym sportowcem, i aktywnym politykiem. On przywołuje przykład, na przykład, przepraszam, przykład na przykład, 1984 roku Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Te igrzyska zostały przez Polską Rzeczpospolitą Ludową wraz z innymi państwami bloku zbojkotowane. Jan Tomaszewski twierdzi, złamało to kariery całej masy sportowców. To była bardzo dobra rzecz, dlatego że to był sygnał wolnego świata, że inwazja na Afganistan, co było konsekwencją tego, to już był ten moment, kiedy Związek Radziecki przy setkach i tysiącach łamania innych ustaleń, praw, przesadził. I to był ten sygnał. Nie. Pewnych rzeczy
nie można robić. To jest ta granica. Czyli tam w pewnym momencie była taka zasygnalizowanie tego zła. Proszę Państwa, ja bardzo lubię, szanuję sportowców, ale to są naprawdę dorośli ludzie, którzy robią pewne czynności fizyczne. To nie są bohaterowie typu żołnierze na froncie, to są erzace takich bohaterów i oni mają swoje kariery, nie są święci, nie są lepsi od nas. I ja bym raczej zapytał, czemu właśnie politycy, tacy jak Jan Tomaszewski, który jest dzisiaj politykiem, wcina się w takie rzeczy właśnie jak sport, jak wartości, jak uniwersalne. My obywatele mamy prawo o tym decydować. On musi wysłuchiwać naszych głosów. To jest ważna rzecz. My jako wspólnota mamy prawo decydować, czy bierzemy w czym udział, czy nie. Jako obywatele i jako wspólnota Rzeczpospolita Polska. Nie ma przymusu. Ja nigdzie w żadnych regulaminach nie przeczytałem, że jest przymus udziału, obowiązek udziału w takiej czy innej imprezie. I teraz jest pytanie proste, na ile same te organizacje, które tak, nie żyjemy w niebiosach, żyjemy na ziemi, są skorumpowane, wiemy o tym. Trzeba zmienić ich zasady funkcjonowania, nie ma w tej chwili pomysłu. Mają bardzo wygodne poza narodowe umocowanie. Czy one w momencie, kiedy już łamią nawet swoje własne regulacje, bo mówię, karta olimpijska, deklaracja, nasza misja FIFA, która mówi w jakiś tam ogólny sposób o jakichś wartościach i humanitaryzmie, to czy mamy prawo wtedy kwestionować nasz udział, naszych obywateli opłaconych z naszych podatków, którzy używają naszego godła, naszej flagi, czy mamy obowiązek i przymus popierać, czy mamy prawo wypowiadać swoją... Mówi pan o fladze, a Jan Tomaszewski mówi, kiedy ja namawiam do bojkotu, chcę, żeby na Ukrainie była demokracja, ale ja za Ukrainę i za Poroszenkę nie chcę ginąć, niech sam to rozwiąże. Teraz jak słyszę, że pan Poroszenko swoimi brudnymi buciorami chce deptać flagę FIFA i MKOL, to wydaje mi się, że ten pan powinien zgłosić się do jakiegoś specjalisty, mówi Jan Tomaszewski, no już mówiąc zdecydowanie o polityce, a nie o sporcie. Oczywiście, no proszę Państwa, no. A nasza misja, karta olimpijska, to są wszystko takie dokumenty, które zostały podeptane, podarte przez MKOL, przez FIFA i nie ma tych dokumentów. To ja poproszę wydawcę Krzysztofa Kosa-Kosowskiego o pokazanie strony największej księgarni internetowej świata, amazon.com. Na niej znajduje się między innymi taka książka The KGB Plays Chess, KGB gra w szachy. W tej książce jej autor, jeden z autorów, bo to jest książka napisana przez trzy osoby, podaje informację o tym, że Juan Antonio Samaranch, były szef Komitetu Olimpijskiego właśnie, był wieloletnim tajnym współpracownikiem KGB. Na ile dzisiaj służby specjalne, zwłaszcza służby specjalne rosyjskie, używają tych wpływów. My na antenie Telewizji Republika wielokrotnie mówiliśmy na przykład o tym, jak skonstruowany jest system związków sportowych w dzisiejszej Rosji. Przykładem koronnym niech będzie Nikołaj Patruszew, były szef FSB, jeden z najsilniejszych ludzi w tej chwili w Rosji, szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, człowiek w książkach i w dokumentach oskarżany o organizację zamachów w Wołgodońsku, Riazaniu, w którym zginęło kilkaset osób, które stały się podstawą późniejszej wojny czeczeńskiej. To jest szef Rosyjskiej Federacji Siatkówki. W Rosji sowieckiej dzisiaj większość rzeczy ważnych jest związana ze służbami. To jest jasne. Są oczywiście rzeczy, których nie wiemy, bo się możemy domyślać. Ale na ile służby werbują również... No, Juan Antonio Samaranch nie był Rosjaninem, a jednak był w archiwach KGB, w archiwach wywiadu Federacji Rosyjskiej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, opisany jako ich człowiek. No jeżeli są dokumenty, no to oczywiście trzeba o tym debatować. Ja panu powiem inaczej. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że 200 osób zostało rozstrzelanych w Pekinie w związku z przygotowaniami do olimpiady, bo po prostu to były oficjalne, bodajże portal Obserwator o tym napisał. Były normalne przygotowania. To, jakie są gry polityczne, to, jakie są gry służb, to jest bardzo ważne i to jest między innymi państwa jako prasy i my jako działacze praw człowieka rola. Ale też jest dużo prostsza rzecz. Pieniądze. Jeżeli ja doprowadziłem ciężką walką i wysiłkiem do tego, że w 2008 roku w Sejmowej Komisji Sportu odbyła się w końcu debata z udziałem Amnesty International i innych organizacji, pisał o tym Tygodnik Powszechny, żeby chociażby rozpatrzeć, jak wygląda sytuacja praw człowieka w Chinach komunistycznych, w kontekście karty olimpijskiej, to nas zablokowała w pewnym momencie
ponadpartyjna i pozapartyjna koalicja, poseł ówczesnej PiS Jakubiak, pani poseł szefowej zespołu na rzecz Tybetu Bublewicz, po pana Koseckiego. Okazało się, że jest ponadpartyjne lobby związane, osób związanych z biznesem sportowym. Ja mam teraz pytanie, czy pan Jan Tomaszewski, no legenda, człowiek, który zatrzymał Anglię, dzisiaj kapituluje, poddaje się przed Rosją ze względu na swoje przekonania, czy ze względu na swoje jakieś interesy, które ma? Zapytanie retoryczne. Oczywiście próbowaliśmy ustawić to spotkanie tak, żeby Jan Tomaszewski był również w studio. Tym razem się nie udało, ale może uda się następnym razem, bo na temat bojkotu mundialu, który ma organizowany być przez FIFA w Rosji, będziemy mówić jeszcze wielokrotnie w studio Telewizji Republika. Mamy również nadzieję na spotkanie jeden na jeden w studio pana Orzechowskiego z panem Tomaszewskim w tym tygodniu. Jan Tomaszewski nie znalazł dla nas czasu. To jest Telewizja Republika, to jest Republika na żywo. Dziękuję uprzejmie. Zostańcie państwo z nami, za chwilę polityczne podsumowanie dnia.